To jest w sumie troszkę groteskowe pytanie, bo nie odczuwam niczego takiego, wiesz, jeśli miałbym na przykład powiedzieć, że rośnie mi popularność, rośnie mi zasięg, czy to, jak ludzie odbierają mnie w jakikolwiek sposób. I na pewno nie chciałbym, żeby to się odbiło jakoś negatywnie. Między innymi mogę tutaj powiedzieć o tym, żeby soduwa nie strzeliła do głowy, czy takie tam teksty, ale jakoś nie odczuwam tego zbytnio, choć gdy ludzie cię rozpoznają, to jest na pewno miłe. Z tym wiąże się ogólnie długa historia, bo kiedyś byłem na warsztatach wokalnych, tak się złożyło, to już mówiłem tam o tym przy wielu okazjach. I na pewno jest to istotna rzecz, bo śpiew ogólnie w muzyce pozwala na dużo rozwiązań. Na pewno mogę tutaj sobie pozwolić na jakieś wstawki, na refreny śpiewane, czy na urozmaicenie w jakikolwiek sposób moich kawałków, czy kawałków innych. I na pewno chciałbym go szlifować, trenować go bardziej niż mam okazję to teraz robić. I może kiedyś w przyszłości pozwolę sobie na jakieś większe wybryki. Cały czas chcemy coś zrobić, ale to nie jest takie proste, że coś zrobimy, bo jednak praca w zespole, a praca indywidualnie różni się tym, że nie mogę sobie pozwolić na spontaniczne, indywidualne ruchy. Tutaj wszystko musi być zaplanowane jednak po całości i wszystko musi być dopracowane, bo nie chcemy puszczać jakiegoś niespójnego materiału, puszczać niespójnych solowych kawałków, więc jeśli coś będzie wychodzić, na pewno wcześniej damy o tym znać i dopracujemy to do granic możliwości. Małpa z polskiej sceny, na pewno. A jeśli pytanie też wiąże się o scenę zagraniczną, to tutaj by padło wiele, jeszcze raz wiele różnych nazw. No, mógłbym przytoczyć Kanye Westa na przykład. Kanye West to jest jakiś taki mój guru od dłuższego czasu. Bones. Wiz Khalifa. Kid Ink. MJK. Jay-Z. Nie chcę rzucać takimi losowymi ksywkami, tak jak teraz, ale jest wiele osób, z którymi bym nagrał i na pewno będę się starał, żeby to kiedyś osiągnąć. Przyszłość, odległy termin i to bardzo odległy termin, ale no chciałbym na pewno studiować. Gdzie, jak, tego jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy chciałbym robić to, co pomyślałem sobie kiedyś, jak byłem mały, że będę chciał robić, ale na pewno będę brnął do tego, żebym na pewno odnalazł się w pracy, w której się spełnia. VNM kiedyś nawijał o tym, że rap to nie jest wożenie się wózkami po sklepach i wypełnianie ich po brzegi, czy jakoś tak. Chodziło ogólnie o to wszystko, że nie ma z tego dużego zarobku. I nie sądzę, żeby z tego była kwestia możliwości wyżyć aktualnie, bo jednak to jest ciężka sprawa na polskim rynku. Choć w sumie, gdyby się tak postarać, Rytmus mógł, a jest ze Słowacji. Słowacja była jeszcze niedawno w jakimś gorszym stanie niż my. Teraz przeszli na euro, to mógł się wzbogacić, ale czy aż tak by się wzbogacił? No nie wiem, jeśli się robi dobry rap, myślę, że muzyka sama się w końcu obroni. Co się robi komercyjnie i kto robi komercyjnie, to już zostawiam dla tych osób. Jeśli w przyszłości się to uda ociągnąć dalej, jeśli wszystko będzie na dobrej drodze, to nie widzę najmniejszych problemów, żeby z tego rezygnować. Primus Luporum. To był album od samego początku, gdy zaplanowaliśmy z Kamilem, że to nie będą solowe projekty, solowe kawałki, tylko że to będzie cały album. Szukaliśmy różnych inspiracji. Różnie z tym bywało. Bywało dwojako. Ponieważ raz to Kamil podsyłał mi coś, co mnie zainteresowało, raz ja jemu podsyłałem coś, co mnie zainteresowało, a raz w ogóle nie gadaliśmy wspólnym językiem. To doszło do tego, że mieliśmy dość szeroki wachlarz działania
I gdy robiłem tą całą płytę, na pewno nie chciałem osiągnąć czegoś takiego, co raperzy robią dość często w Polsce, czyli powtarzają materiał, nie starają się wnosić nic nowego. Wpadłem na koncept łacińskiego albumu, choć to nie do końca przeszło, przeszło tylko tytuł, który pozostał. Jeśli chodzi o podkłady, to staram się je wykorzystać nie w typowy sposób, jak to ludzie nazywają, truskulowy sposób. W ogóle te podziały teraz są piękne. Wszyscy chcą się dzielić jak, kurczę, jakieś... A to jest w ogóle bez sensu, bo... Nie chce mi się o tym gadać, bo to jest temat rzeka, jeśli chodzi o rap w Polsce i rap, który jest w tym momencie w internecie, bo to też się różni. I to widać na każdych forach czy stronach i reasumując, wracając do tematu, Primus Luporum jest albumem inspirowanym z wielu źródeł i to, co wyjdzie, będzie albo kompletnie czymś nowym, albo komuś się to skojarzy z totalną mieszanką wielu stylów. Jak ktoś to odbierze, nie wiem. Nie, myślę, że nie wkurwia mnie słowo grafoman. Nie odczuwam jakiegoś takiego zbulwersowania, gdy ktoś do mnie mówi grafoman. Choć uważam po prostu, że jeśli ktoś już tego nie przekminił, to nie przekmini, no kurczę. Nie wiem, zrobiłem swoje w życiu. Nie cofnę tego, czego zrobiłem, cokolwiek już chciałbym na przykład zmienić w moim życiu. I jeżeli o czymś piszę w tekstach, to z reguły to jest szczerze. Choć tam oczywiście jak jest, to każdy wie, to jest prawdziwa... prawdziwa gra się rozumie i w sumie jakby na to nie patrzeć, to jakoś teraz w ogóle mnie to nie ruszy. Nie czuję żadnej presji na pewno, jeśli o to chodzi. I nie czuję się, że jestem znany. Po prostu czuję się, że ludzie kojarzą moją ksywkę i jakoś nic więcej. Zawsze jestem gotowy na beef. Czemu by nie? Ale nie rozumiem w ogóle tej ideologii beefów, czy ideologii łączenia się w hip-hopie, bo to jednak jest jakaś swoista droga do celu. Każdy dąży do tego, by po trupach wejść na szczyt. I nie widzę tutaj żadnych okazji do bratania się i łączenia się w jakieś grupki wzajemnej adoracji. Choć scena powinna się wspierać oczywiście doświadczeniem, przynajmniej jeśli by na to patrzeć. A beefy według mnie to jest forma pokazania, że potrafię cię koleś pojechać, ale no w sumie co więcej, to jest kurczę pokazanie coś komuś na traku. To się kręci biznes na tym. No w sumie jakby nie patrzeć. Popatrzmy na to z innej strony. Beef to jest pokazanie komuś, że potrafię zrobić track, który będzie o tobie i będzie cię obrażał. I to ja na tym zyskam wyświetlenie, a nie ty. I zyskam jednocześnie na tobie. Nieważne, czy będą lajki, czy nie będą lajki z tego. Beef to jest dla mnie jakaś taka forma jednak, w którą nie chciałbym brnąć, choć jakoś nie boję się tego zbytnio. Nie, no żartuję. Ale tak naprawdę to... Nie uważam, żebym trzymał jakikolwiek poziom i totalnie nie boję się wypalenia, choć czasami tematy się kończą, to trzeba się zainspirować po prostu czymś i to jakoś samo wchodzi wtedy. Moje początki. Ciężkie pytanie. W ogóle wracać do tej przeszłości to jest coś, co robię w sumie niechętnie. I pomyślałem po prostu pewnego dnia, że chciałbym nagrywać, robić cokolwiek, udzielać się. I akurat w tym samym czasie napisał do mnie kumpel, że w mieście stworzyli jakieś nowe studio podziemne w piwnicy i żebym wysłał coś na... coś, co wyglądałoby jak moje demo. I coś tam nagrałem wtedy, wysłałem, spoko, fajnie, ustawiliśmy się. No i wtedy się zaczęła cała przygoda z nagrywaniem po piwnicach, kurczę. Ten klimat taki undergroundowy typowo, jakieś stare komputery, Audio City, w ogóle mikrofon na USB, który mam do dzisiaj. I
jakby nie patrzeć, gdyby nie to, to nie wiem, czy bym kiedykolwiek zaczął to robić. Choć kulturą interesuję się od dłuższego czasu i jakoś nie byłem zbytnio obcy. Rap jak na razie jest odskocznią na pewno, w którą wkładam dużo siebie, dużo serca, dużo pasji. Nie chcę do tego podchodzić w 100% na pewno teraz, bo to jest trochę tak, jak niektórzy mówią o związkach w tym wieku, że jeśli wkładasz w to całe serce i coś ci nie wyjdzie, to kurczę, będziesz miał skazę na całe życie. No ale jeśli włożysz to całe serce i ci się uda, to czemu nie? No akurat tutaj nie chciałbym ryzykować. Wolę czuć się i stąpać pewnie wtedy, kiedy mogę. No i w tym momencie uważam, że rap, mimo że na pewno będzie towarzyszył mi przez długi okres czasu, nie wiem, czy jest taką formą, w którą chciałbym brnąć na stałe, choć jeśli by była taka możliwość, oczywiście. W Polsce małpa, zdecydowanie małpa, to mi pozostało od dłuższego czasu. A za granicą Kanye West. Bez znaczenia, kogo bym wymieniał, to jednak Kanye West będzie zawsze na pierwszym miejscu. Bez porównania, bez jakoś w ogóle, bez żadnego nawiązywania walki Kanye West, zdecydowanie trzeci raz. Behringer C1U na USB. Jeśli byłaby taka możliwość, na pewno bym chciał. Ale czy będzie to możliwość na pewno rozwijania siebie nie tylko muzycznie, ale w każdy sposób i po prostu życia na jakimś nawet najniższym poziomie, no to nie wiem i tego się obawiam. Jeśli to będzie przebiegało tak, że będę miał możliwość rapowania cały czas i robienia czegoś, czego będę bardzo, bardzo lubiał, bo kurczę, opcja rutynowej pracy jest dla mnie czymś strasznym, nie mogę się z tym zgodzić, nie odnajduję się w ogóle w rzeczach, które robię rutynowo, więc na pewno bym chciał. Największy dotychczasowy muzyczny sukces właśnie jest do mnie wysłany i odbiorę go jakoś w tym tygodniu, mianowicie dostaję płytę od Bonsona, na której jestem i ma wyjść nakładem legalnym. Jak to będzie? Jeszcze sam nie wiem, to jest dla mnie jedną wielką zagadką, nawet w sumie nie słyszałem tego po tak końcowym miksie i takim jeszcze jednym sukcesem, który osiągnąłem, jest cała ta płyta, którą teraz robię, bo ona jest jednym wielkim skokiem w przód. To nie jest już krok, tylko to jest przepaść, którą trzeba przeskoczyć. Ciężko się mówi o marzeniach, ale największym marzeniem muzycznym. Kurczę, zrobić coś europejskiego, polskiego na światową skalę, żeby nie było totalnie z lipą i żeby to bujało. Wiecie, taką osiągnąć karierę bez mieszania się w żadne, kurczę, potajemne stowarzyszenia i osiągnąć to, co chciałbym, czyli rozpromować swoją muzykę na jak największą skalę. Moja stylowa, wbrew pozorom, nie jest jakimś kserem, które ktokolwiek mógłby mi zarzucać. Szukanie się jakichś zlepków, kurczę, zlepków jakiegokolwiek kserowania innych osób i łączenia tego w jedną całość? Nie. Na pewno chciałbym robić coś industrialnie. Ciekawe słowo dla zwłaszcza tej kultury. I nie chciałbym, żeby to było robione rutynowo i schematowo, jak już to miało miejsce oczywiście wcześniej. I na pewno za każdym razem będę chciał robić coś nowego, bo to jest dla mnie priorytetem. I stąd ta stylowa z mojego stylu bycia. Jasne, jeśli jest materiał, który zainteresuje mnie sobą, nie tym, kim jesteś, ile masz wyświetleń, myślę, że nie ma najmniejszych problemów odnośnie fitu. Jeśli jednak uważam, że jesteś nachalny, czy chcesz się ty odnieść na tym jakiś sukces, czy nie masz totalnie skilla, to najprawdopodobniej odmówię ci. Ale gdy mówię, że nie mam czasu, to faktycznie tak jest i
na pewno, mimo że chciałbym nagrać, możliwości mnie nie puszczają.